I feel the touch under my skin. I feel the air above the sky. And I feel free. I feel alive, cause I'm a bird. To do 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 do, cause I'm a bird. To do 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 do, cause I feel like a bird. To do 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 do, cause I'm a bird. Cause I'm a bird, cause I'm a bird. Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Uznaliśmy, że warto by się było z wami przywitać tym razem, bo ostatnio jakoś tak wskoczyliśmy prosto w akcję, więc witamy się z wami bardzo serdecznie w jednym z ostatnich dla was, to może przedostatnim, może przedostatnim odcinku, ale dla nas to będzie ostatnia sesja, którą poprowadzimy dla Janka w rozbite gniazdo. Więc taki trochę smuteczek, ale i ekscytacja spowodowana tym, że ja jestem osobiście bardzo ciekawa, jakich wyborów dokona ostatecznie Sebastian i nie chcę dłużej zwlekać, więc... Ale jeszcze zanim tego, bo chciałbym, póki pamiętam, bo mi się tak rzuciło w oczy, żeśmy bardzo chcemy podziękować Ani Kamińskiej za utwór, który wykorzystujemy, który... Zawołaj mnie. Tak jest, zawołaj mnie. Polecamy płytę Mięta, bardzo, bardzo polecamy płytę Ani i Emila Kamińskiego. Bo on jeszcze nie jest Kamiński. Ale polecamy bardzo, bardzo. To jest jedyny kawałek, jeden z wielu, które skradnie wasze serca na tej płycie. Tak jest, a on budował mi, że tak powiem, kilka scen, które tutaj Marta też uświetniła dodatkowymi rodzajami, więc polecamy. To tak, tyle by mi się przypomniało, że zawsze na koniec czasami nie ma czasu na to, żeby to powiedzieć. To tyle. Bardzo dobrze, że pilnujesz i oczywiście, uwaga, audycja zawierała lokowanie produktu. Tak jest. Czyli, ale jest to produkt absolutnie warty tego, żeby... zapłacili nam swoimi pięknymi uśmiechami i pięknymi piosenkami na płycie i tak naprawdę tylko i aż tym. Być może dzisiaj ten kawałek zabrzmi po raz kolejny. Teraz jednak zacznijmy już od tego momentu, gdy widzimy Sebastiana w jego samochodzie po wizycie dosyć emocjonalnej u Saligi, z którą w końcu miał okazję wymienić kilka jadowitych zdań. I zostawiliśmy go w momencie, kiedy siedząc w samochodzie i mając prawdziwą gonitwę myśli, zastanawiając się, czując się trochę osaczonym, bezsilnym, zastanawiając się, co zrobić, pomyślał o pewnej niewielkiej rzeczy, która ostatnio trafiła w jego posiadanie. Sebastian, co to było? To była ta opaska z imieniem i nazwiskiem jego prawdziwego bądź nie, w zależności od tego, jak popatrzymy na tę sytuację, syna, którego nigdy nie znał i o którym w ogóle nie pamięta, ale jest tam napisane, że miał na imię Jan. Ręka zacisnęła się na tej opasce w kieszeni. Tam właśnie cię zostawiliśmy. Jest godzina... Wiesz, byłeś tam przed południem, bo przecież sam przez telefon powiedziałeś, że w południe oferta wygasa. No i to spotkanie trwało przynajmniej dobre 40 minut, bo jednak rozmawialiście dość długo. On teraz jest za kwadrans pierwsza, powiedzmy, a ty ściskasz w ręku, jeszcze nie podniosłeś jej do oczu, tylko wymacałeś ją w kieszeni i ściskasz w ręku tę opaskę, myśląc, czy i co z nią zrobić, co zrobić dalej. W Sebastianie jest teraz taka wewnętrzna, może nawet nie walka, może bardziej taka nawałnica emocji. Dlatego, że z jednej strony miał to, co od wielu lat chciał, czyli oderwanie od tych wszystkich spraw związanych z Arkadią, z odmiennicami.
córkę, która jest w tym momencie, na to wygląda całkowicie normalnym człowiekiem, zwykłym człowiekiem, ale z drugiej strony czuję całkowite obrzydzenie wobec tej sytuacji, bo znów czuję się jak w takiej matni, w takiej złotej klatce, bo to wszystko jest oparte na fałszu. To z jednej strony, a z drugiej, co może nawet jeszcze gorsze, to fakt, że on sam podjął w tym momencie decyzję za swoją córkę, pozbawiając ją całej tej prawdy o nim. I gdzieś cały czas, jak takie powtarzający się zapętlony film, powraca do niego ten krótki moment rozmowy z Różą, kiedy ona mu powiedziała, że w ludzkim świecie tak jest, że dopóki Małgosia nie osiągnie pełnoletności, to Sebastian może podejmować za nią decyzję, może na nią wpłynąć, albo nawet, jeśli będzie chciał, to będzie mógł w Arkadii pozbawić ją pamięci czy chęci bycia tam za pomocą magii. I to sprawia, że czuję takie największe obrzydzenie wobec siebie. I powoli gdzieś w jego głowie kształtuje się ten kierunek, w którym ostatecznie chciałby pójść. Bo on jednak nie chce w tym być. On jest pewny, że to coś by go zniszczyło, wypaliło do końca. Chociaż nie wie, czy nie spalił już wszystkich mostów, ale ten telefon, który Grzegorz do niego wykonał, mówiący o tej dziewczynce, która niedawno trafiła do domu dziecka, a teraz jest w szpitalu, sprawia, że teraz myśli o tym i chciałby tam pojechać, bo w zasadzie ona jest ostatnim takim pomostem, który przynajmniej w jego głowie łączy go z Arkadią. I patrzy tylko na tą opaskę przez chwilę i mówi: jeśli naprawdę jesteś moim synem, to przyjmę cię. Przyjdź do mnie, jeśli możesz. I on wkłada to do kieszeni, po czym rusza do szpitala, o którym mówił mu Grzegorz. Czułeś, w momencie, kiedy wypowiedziałeś te słowa na głos, albo też w myśli, to wkładając do kieszeni ten niewielki przedmiot, poczułeś, jak zaczął on pulsować takim ciepłem, które nie było spowodowane tylko tym, że ściskała ten przedmiot twoja ciepła dłoń, ale to jest tak, jakbyś miał wrażenie, że on odpowiedział na twoje wołanie, on usłyszał i on przyjdzie. Wie, że teraz masz sprawę do załatwienia tutaj, tak jakby czuł, na czym się skupiasz, ale na pewno twoje słowa do niego dotarły. Masz taką, chyba pierwszy raz od dłuższego czasu, masz taką pewność, że dotarły twoje słowa dokładnie tam, gdzie miały dotrzeć. I wiesz na pewno, że się spotkacie i że to ty będziesz dyktował warunki tego spotkania. Teraz jednak zacząłeś myśleć, co dzieje się u ciebie w pracy, co się dzieje z Gabrysią, niepełnosprawną dziewczynką, która bardzo, bardzo chciała pokazać swoją pasję do sportu, do tego, że można żyć uśmiechem pomimo trudności. Droga nie zajmuje ci długo. Kiedy parkujesz na wewnętrznym waszym parkingu domu dziecka, wysiadasz z samochodu, czy jeszcze siedzisz chwilę, myśląc? Czy wysiadasz od razu, trzaskając drzwiczkami? Nie, Sebastian chce już wejść w wir wydarzeń. Okej. Czy kierujesz się prosto do swojego gabinetu, czy chcesz kogoś od razu znaleźć? Jaki jest twój zamysł? To znaczy, bo z tego, co ja rozumiem, to Grzegorz mówił, że ta Gabrysia trafiła do szpitala, tak? Tak, nie powiedział ci do którego, natomiast powiedział, że trafiła do szpitala. Aha, okej, wiesz co, to w takim razie, bo jakby
Ja myślałem, żeby Sebastian od razu tam pojechał do tego szpitala, nie do domu dziecka, więc może po prostu w drodze zadzwoni do Grzegorza, bo chciałby go spytać, gdzie ta dziewczynka jest, żeby bezpośrednio do niej się udać. Tak, tak, Sebastian? No dobra, jestem w drodze. Cześć. Gdzie mam być? O czym mówisz? Grzegorz, no... Gabrysia Kowalczuk. Mówiłeś, że trafiła do szpitala. Tak. Tak, tak, trafiła do szpitala. No wyduś się, gdzie ona jest. Tak, no... Tylko powiedz, gdzie mam jechać. No przyjedź do nas, tutaj do pracy. Do domu dziecka? Tak. No dobra. Sebastian rozłącza się i skręca. Słyszałeś w głosie Grzegorza taki niepokój, rozkojarzenie, wręcz taki strach. I wiesz, że był w pewnym stopniu nieobecny rozmawiając z tobą, ale czujesz też, że powiedział dokładnie to, co chce powiedzieć, więc rzeczywiście, skoro posłuchałeś go, no to podjeżdżasz na parking. Podejrzewasz, że pewnie, jeżeli do któregoś szpitala trafiła Gabrysia, to pewnie będzie to albo Centrum Zdrowia Dziecka, albo to będzie Centrum na Kopernika, Szpital na Kopernika Dziecięcy, który jest chyba stosunkowo najbliżej was. No ale idziesz przez parking, widzisz kręcące się w pobliżu na placu zabaw dzieciaki, niektóre z nich rozpoznajesz, bo zdarzało ci się z nimi zamienić więcej niż tylko kilka słów. Niektóre są nowe, więc jeszcze może nie pamiętasz ich imion, ale jakoś tam kojarzysz. I wchodzisz do budynku i sekretarka na twój widok tak od razu jakby podnosi: panie dyrektorze, to dobrze, że pan jest. Co się stało? No to czekaliśmy bardzo na pana. Widzisz, że ona jest taka bardzo zgłoszona. O, jesteś, tak? Dobrze, chodź. Co się stało? I teraz to pytanie kieruję do Grzegorza, ale idzie. No, otwierasz, że tak powiem, twój gabinet, nie swój pokój, tylko do twojego pokoju. To proszę mi tylko powiedzieć, kiedy będę mogła przynieść dokumentację. Ja wiem, że to nie pora, ale im szybciej się z tym uporamy, tym niestety lepiej. 5 minut. Czy ktoś do jasnej cholery może mi powiedzieć, co się tutaj dzieje? Siadaj, proszę. Słuchaj, no dobrze. Pisałem do ciebie rano, bo nie odbierałeś telefonu i... No wzięli ją do tego szpitala, bo w nocy dostała jakieś napaści, nie mogła złapać tchu. I... No i dostałem pół godziny temu telefon, że ona umarła. Ona się dusiła się i ten nasz lekarz, ten na zastępstwo był, tak? Dobrze pamiętam? Tak. A on się nią zajął i na tyle, że jak przyjechała karetka, to ona jeszcze żyła i podłączyli te wszystkie i dali tam maskę tlenową i oni napisali, że, znaczy mówili, że jak dzwonili, że oni tak to powiedzieli, że mimo wzorowej postawy lekarza i usilnych prób reanimacji, no ona zmarła. Kurwa, i Sebastian wstaje i tam na biurku był taki wazon z kwiatami, on bierze, po prostu ciska go o ścianę i rozwala go. No nie powiesz mi, że tak po prostu dziewczyna w takim wieku dostała zapaści i zmarła, no.
Nie wiem, kurwa, Sebastian, no nie wiem, no. Siadł tak, klapnął na fotel, który tutaj Gdzie masz. Jest ten lekarz? Nie wiem, on... No by pojechał do tego szpitala tam, no. Wiesz, że teoretycznie Sebastian, on niedługo powinien zacząć dyżur, więc jeżeli nawet był w tym szpitalu i dopełnił wszystkich formalności, to pewnie niedługo tutaj wróci. No, Krzysiek też jest zdruzgotany i też go prawie miał łzy w oczach, ale stara się trzymać tutaj. Pamiętasz też, Sebastian, jak Gabrysia opowiadała ci o swoich schorzeniach? Wiesz, że różnie to bywa, że mogła mieć po prostu pecha. Tak, ale Sebastian teraz przede wszystkim pamięta ten jej tekst świadczący o tym, że raczej nie była zwykłym człowiekiem i on się w tym momencie czuje winny za jej śmierć. Nawet nie wie, dlaczego ona umarła, ale ma dziwne wrażenie, że to jest jakoś z nim związane. Jest do cholery ten Małecki, powinien być. I Sebastian wyjmuje telefon i chciałby zadzwonić do tego lekarza. Okay. Zgłasza się poczta głosowa, tak jakby ktoś bardzo szybko odrzucił połączenie, albo może był właśnie w drodze, nie mógł rozmawiać. Próbujesz jeszcze raz? Tak, tak, Sebastian po prostu klika jak szalony. No, przy piątym chyba razie ten telefon zostaje odebrany. Tak, słucham. Co się wydarzyło? Co, dlaczego ta dziewczyna nie żyje? Co pan zrobił? Przepraszam, z kim mam przyjemność? Jaja sobie teraz robisz? Dyrektor Nowak. A, tak, tak. No, widzi pan, bo ja nie mam tutaj zestawu głośnomówiącego i tak ciężko mi jechać i rozmawiać przez telefon. Czy możemy porozmawiać, jak przyjadę? Byle szybko i Sebastian się rozłączy. Sebastian, ty przypominasz sobie jeszcze, szczególnie po tej rozmowie, by ten moment, kiedy Gabrysia spytała się, czemu nas wtedy zostawiłeś, królu, i pamiętasz tę wioskę, która była doszczętnie zniszczona, a ludzie, mieszkańcy wymordowani. Jednak może ktoś przeżył, a nie powinien. Może tam mieli zginąć wszyscy. Słuchaj, Grzesiek. To jest moja wina, wiesz? Jak twoja wina? No co ty? Przestań. Nie, dopieprzaj sobie jeszcze tym. Nie było mnie, rozumiesz? Nie było mnie, kiedy powinienem, kiedy musiałem tutaj być. A od kiedy masz specjalizacje lekarskie? Nie chodzi o specjalizacje lekarskie, ale... No był ten lekarz, no przecież podjęli reanimację jeszcze. Myślałem, że będzie wszystko dobrze, bo mówili, że odzyskała oddech. No. Słuchaj mnie, ja wiem, okay, że ty nie jesteś lekarzem, ale posłuchaj mnie i zastanów się nad odpowiedzią. Czy uważasz, że ta dziewczyna powinna przeżyć? I z jakiegoś dziwnego powodu nie przeżyła. Ja nie pytam o to, co lekarze napisali, tylko pytam ciebie. No wiesz, no mimo wszystko chorowała. Ja wiem, ale coś takiego nagle, bez jakiegoś dłuższego okresu ciężkiej choroby, bez jakichś symptomów, znaków, czegokolwiek, nagle? Sebastian, ale ty podejrzewasz jakąś grubszą sprawę? Nie. Tylko chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć, czy... Chcę po prostu wiedzieć. No jeżeli mogę ci jakoś pomóc, to tylko powiedz jak, no. No co, no, możemy wyciągnąć tą dokumentację, no.
Więc ściągniemy wszystko, no i sprawdzimy, jak chcesz, możemy zatrudnić jakichś prawników. Weź spokój, nie chodzi mi o dokumentację. No, no ale co myślisz, no, to ktoś mógł ją ewentualnie otruć? Nie wiem, zastanawiam się po prostu, bo słuchaj, ten lekarz, ten cały Małecki, on... Sebastian jakoś nie potrafi skleić słów, on sam nie wie za bardzo, na czym stoi. Wie, że Grzegorz kompletnie nie ma takiej perspektywy, jak on, więc totalnie nie potrafi jakby... Nie, no... Myślisz? Nie, no facet wydawał się okej, okay, no w porządku i można było z nim pogadać po ludzku i... Dobre, nieważne. Nieważne, dobrze. Ja chcę z nim porozmawiać, jak tylko tutaj będzie. Słuchaj. I później... Zrobimy spotkanie Sebastian. Z dzieciakami. Na pewno wyślą tutaj kogoś, żeby nas sprawdzał, czy wszystko z naszej strony było okej. Okay. Tak, było okej. Ja cię przepraszam, ale proszę, nie wyskakuj z czymś takim. Bo nas do jasnej cholery zamkną. Okej, okay. Ale ja będę rozmawiał w tym momencie z nim, a nie z glinami, także na spokojnie, dobrze? Dobra, ale to ja może będę z tobą, no bo wiesz... Nie, Grzegorz. Nie musisz być. Ty zajmij się przygotowaniem papierów, które trzeba będzie ogarnąć, a i zorganizuj spotkanie z dzieciakami za jakieś 20 minut. Sebastian, ja cię tylko błagam, nie zrób żadnych głupstw, proszę cię. Krzysiek, od wczoraj jestem dyrektorem. Możesz mi zaufać? Mogę. Ufam ci. No. Dobra. Dobra, spokojnie. Nie panikuj. Na którą? Za pół godziny? Spotkanie? Tak, może być za pół godziny. Pół godziny, dobra. Tylko na razie niech nikt o tym nie plotkuje, dobra? Jak sekretarka albo któryś inny wygada, to wiesz. Dobra. A ja w tym czasie zacznę wypełniać te wszystkie papierzyska też. Dobra, dzięki. No. Fajnie, że wróciłeś. Bardzo. I wychodzi. Kurwa, fajnie. Mówi Sebastian pod nosem i czeka na doktora w tym momencie. Bardzo zdenerwowany. Nawet nie zbiera tych resztek wazonu z podłogi. Sekretarka, pani Ania, bardzo tak dyskretnie odczekała, aż skończycie tą taką najbardziej burzliwą rozmowę i gdzieś tam się wśliznęła z szufelką, ze zmiotką i po prostu zaczęła to bardzo szybko ogarniać, no bo obawiała się, że ktoś może się skaleczyć z was, albo może któreś dziecko, jak tam wpadnie niechcący, to też może tak być, więc ona, starając się być niewidoczną, po prostu zaczęła sprzątać i myślę, że w takim razie możemy już przejść do momentu, kiedy doktor Małecki przyjeżdża na miejsce. Tak, już idę. Słyszysz w korytarzu, kiedy się zbliżał, kiedy właśnie sekretarka mówiła, że pan dyrektor czeka. No, to zapukał. I jak, że tak powiem, czy powiedziałeś, żeby wchodził, czy nie, to i tak te drzwi się otwierają. I jestem, panie dyrektorze. Czy on wygląda na przejętego tą sytuacją, tak jak powinien być lekarz, na którego rękach zmarła młoda dziewczyna? Albo taki lekarz, który już, któremu to życie lekarskie, te przypadki musiały dać na tyle w kość, że żeby zachować się przy zdrowych zmysłach, musiał odciąć te emocje. Ale nie wydaje ci się. Zamyka za sobą drzwi. Co się wydarzyło? No, niewydolność oddechowa, panie dyrektorze. Zmarła w szpitalu. Przykro mi. Ja naprawdę teraz nie mam nastrojów, panie Robercie, na całą tą błazenadę. Kąciki ust mu się podniosły w takim delikatnym, szyderczym uśmieszku. Błazenadę. Przepraszam, ale czy pan coś do mnie?
Tak. Do ciebie. To nie jest śmieszne. Patrzył w kierunku drzwi. Może nie. Może trochę. Zadam ci jedno pytanie. Jeśli odpowiesz na nie w głupi sposób, to przestaniemy rozmawiać. Ale nie wyjdziesz stąd tak po prostu. Kim jesteś? Powiem, kim jestem, jak pan dyrektor powie, kim jest. Naprawdę. Masz jedną szansę. Za chwilę zaczniemy rozmawiać inaczej. Ale dlaczego? Pan uważa, że coś ukrywam? I owszem, ale ja uważam, że pan dyrektor też coś ukrywa. To jak? Okej, okay, nie mów, że nie ostrzegałem. Sebastian wstaje i wolnym krokiem chce do niego iść i w takim zamyśle, że po prostu chciałby mu zamrozić część ramienia w tym momencie. Nie wie w zasadzie, czy dalej może, bo nie próbował korzystać z mocy, odkąd opuścił Arkadię, ale teraz o tym nie myśli, jest po prostu w emocjach. Mhm. On się trochę delikatnie cofnął. Jakby na jego twarzy mogłeś zaobserwować przez chwilę jakąś lekką obawę, strach przed tobą? Co robisz, kiedy już jesteś tam, nie wiem, na 3 kroki od niego, przebi śniegu? O, czyli jednak nie gramy w debila. Nie znam tej gry. Bo po prostu nim jesteś. Ja jestem debilem. Tak. Nie wiem, dlaczego tak uważasz. Wszystko idzie tak, jak chcę. Wszystko. Jeszcze tylko muszę znaleźć tą twoją siostrzyczkę. I dokona się to, co chciałem. Naprawdę? Chodziło ci po prostu o to, żeby zabić małą dziewczynę? Nic niewinne dziecko? Jest nieistotna. A spowodowała tylko to, że upadnie ten twój cały ośrodek. Jesteś chory po prostu. By się już chyba zaczynają mylić rzeczywistości. Bo to nie ma żadnego związku z Arkadią. Nie, ale ma związek z tobą. Ty zniszczyłeś mój świat, ja zniszczę twój. Czym ty bredzisz? Nie zniszczyłem żadnego świata, nigdy. Nie? Nie. Nie? I znowu grasz debila. Widać, że rzadko jesteś w Arkadii. Bardzo rzadko. Śmiało w takim razie, powiedz mi, co zniszczyłem? Kto? Mój cały świat. Zabiłeś mojego ojca. A, czyli to ty. Przypomniało ci się. No to właściwie szkoda, że nie zabiłem też ciebie. Ale no, nic straconego. No i jak ci się to wszystko podoba? Jak ci się podoba moje dziecko? Ha? Mówisz o tej smutnej dziewczynie, z którą przed chwilą rozmawiałem? Tak, o niej. Jest tak samo żałosna jak cały wasz ród. I skończy dokładnie tak samo. Czyli w pewnym momencie zginie i nikt nie będzie o niej pamiętał. Tak jak nikt nie pamięta, jak on się nazywał. Przebiśniegu. Już nie pamiętam. Nie masz już czym grozić, nie masz już armii, nie masz już nic. Zostałeś sam jak palec, bez mocy. Co? Sam się tego pozbawiłeś i to było najpiękniejsze.
Tak, się tego pozbawiłeś. Miałeś wszystko, mogłeś zdobyć, mogłeś pokonać, mogłeś walczyć, ale ty nie. Ukochałeś to żałosne odbicie. Bo ty czegoś nie rozumiesz. Masz tak samo krótkowzroczne, głupie spojrzenie na rzeczywistość, jak tamten twój ojciec. Ja nigdy nie miałem armii. Ja nigdy nie miałem królestwa, bo nigdy nie chciałem i nie potrzebowałem. Nie mogłeś mi niczego odebrać, bo ja niczego nie miałem, co mógłbyś mi odebrać. To tak nie działa. Widzisz, za krótko jesteś tam. To tak nie działa. Tam wystarczy, że się narodzisz z odpowiednich istot, że pewne miejsca są już do ciebie przywiązane, która magia działa wtedy silniej, a jak nie ma tego, kto powinien być i nie siedzi w miejscu, w którym powinien siedzieć, dzieją się różne rzeczy i kraina jest słabsza, dwór jest słabszy. Zabrałeś mi cały mój świat, więc ja zabrałem ci twój. Nie. Kawałek po kawałeczku. Jak już wiem, o czym mówisz, to nie zabrałem twojego świata, wiesz? Wiesz dlaczego? Dlaczego twój ojciec miał całe królestwo, całą armię? Mówiłeś to chyba przed chwilą. Ja nie miałem nic, miałem siostrę. Mieliśmy siebie tylko. Żadnego wsparcia, żadnej armii, żadnego królestwa. A mimo to go pokonaliśmy. Dlatego, że wam się wydaje, że wy coś macie. Ale wy tak naprawdę macie tylko nienawiść i... Mógłbym cię w tym momencie zabić, ale... Ty nie jesteś w stanie mi w tym momencie żadnej szkody wyrządzić i nic zrobić, więc... Póki żyję, będę cię wyniszczał. Wszystko zniszczę. Nie mam niczego, co ty mógłbyś mi zabrać. Masz? A jeśli... Nawet wiem, gdzie mieszkają. Uśmiechnął się tak złowrogo, tak złowieszczo, tak... I Sebastian w tym momencie do niego podchodzi i jakby, jeśli może, to całą swoją mocą chce go już w tym momencie zaatakować, bo dopóki mówił o Królestwie Arkadii, to Sebastian miał to gdzieś, ale jak usłyszał o tym, to już nie ma tego gdzieś. Nie wiem, czy może po prostu położę mu ręce na ramionach i się nic nie stanie i... No ale cóż, chcę zaraz spróbować. To sprawdzimy. Masz bardzo dużą determinację, większą chyba niż kiedykolwiek. Sprawdźmy. Bo móc może na pewno, tylko sprawdzimy z jakim efektem. Ojej. Tu muszę powiedzieć, co wypadło. Wypadło 6. Czyli twoja determinacja jest tak wielka. Matematyka, jak rzucasz za mnie, to może mi wypaść 6 na kaszustce. Więc tak i. To znaczy tak i powiedz, co się dzieje. I sądzę, że po prostu jakby jego tak wgniatam w ziemię, to znaczy on faktycznie na przykład może upaść na kolana i go totalnie jakby paraliżuje, nie? On nie jest w stanie jakiś zrobić kontratak, jakoś w jakiś sposób się przeciwstawić, tylko on jest taki ściśnięty, jakby go wziąć, po prostu zamknąć do puszki w tym momencie. Wystarczy, i ścisnąć. Że go takim lodowym grotem, tak jak ciebie poraniono, też możesz zranić jego. Sebastian jakby chce go zabić w tym momencie, nie? On już tak dyszy ciężko i mówi: nikt, wiesz, nigdy nie groził mojej rodzinie. A wiesz dlaczego? Bo to się tak kończy. On czuł taką satysfakcję i rzeczywiście chyba w nomenklaturze bokserskiej można powiedzieć, że opuścił gardę, bo poczuł się twoim tym gniewem, jak reakcją na te jego słowa, tak cudownie szczęśliwy, tak złowieszczy, że po prostu ty błyskawicznie przypadłeś do niego. Wraziłeś go jakby tym lodowym strzałem i rzeczywiście on opadł na te kolana i patrzy w przerażeniu, sparaliżowany w tej pozycji, stoi i tak patrzy na ciebie, nie może mówić, nie może się ruszać. To jeśli on umiera, ty chcesz, żeby on umierał. Tak, Sebastian chce go zabić w tym momencie. To się dzieje. Widzisz, że jego oczy są właśnie z tego przerażenia. Widzisz to puste spojrzenie, te wytrzeszczone źrenice, usta, które się rozchylają w takim niemym o, i wręcz słyszysz, adrenalina pulsuje w twoich żyłach i twoje serce bije bardzo, bardzo szybko i w rytm tych uderzeń twojego serca ty po prostu
czujesz, jak z niego uchodzi życie. A on się zmienia, bo jego wygląd, którego tutaj miał, przybrał na ziemi, zmienia się, czyli pojawiają się liście na jego, w fragmentach jego włosów, taki czerwony fragment, jakby ktoś mu nagle pokolorował sprayem te włosy. Jego twarz to jest taka, na początku też myślałeś, że to jest efekt tego, jak go chcesz zamrozić, ale on chyba też naturalnie ma takie jakby przyprószone zmarzliną twarz i rzeczywiście pomału możesz go nawet zmienić w kubkę śniegu, jak chcesz. Tak, tak, żeby nie było ciała, prawda? Niektórzy wrzucają do wanny z kwasem, kubka śniegu jest... Ty nie musisz. Tak. Jasne, nie przy musisz, takim bo... rzucie to jak najbardziej. Rzeczywiście, on patrzy przy tym i ten jego triumf gaśnie w tych oczach. Jakby coś przegrał, jakby czegoś nie przewidział w tym swoim, jak mu się wydawało, misternym planie, który chyba nie do końca jednak był tak misterny. Może nie przewidział tego, że Przebiśniek jest w stanie w obronie swojej rodziny jest zrobić takie rzeczy, więc tak, w pewnym momencie już tylko stoisz nad taką kubką pomału topniejącego śniegu. Wiesz co, ja myślę, że to jest doskonały moment, żeby uchyliły się drzwi i pani Ania, która tak pieczołowicie sprzątała to szkło, teraz bez słowa podchodzi z tą szufelką i po prostu zmiata to, co zostało. Nie zadaje żadnych pytań. Nie wiesz, czy i co słyszała. Ty mówiłeś jednak podniesionym głosem, a może wysyczałeś to wprost do ucha rannika, bo on tak miał na imię. Niezależnie od tego, jak to było, to ona takim jakby wiernym spojrzeniem po prostu ogarnia całość tej sytuacji i na tej szufelce tak naprawdę wynosi to, co z niego zostało. Sebastian tak na to patrzy. Przez chwilę ma takie, się zastanawia, gdzie są następni aktorzy z tego Monty Pythonowskiego kabaretu, ale szybko mu te myśli odchodzą. Uśmiecha się. I to jest może najbardziej przerażające, że on w tym momencie pierwszy raz tak bezpośrednio kogoś zabił, bo to za pierwszym razem to po prostu było tylko serce i to nie było tak bezpośrednio właśnie, ale... Tak jakby symbol jakbyś zabił wtedy, nie? Tak, tak. Nie czuć było tego człowieka, tego odmieńca, whatever. Ale to mu dodało jakoś sił. I może coś w nim gdzieś głęboko pękło i on kiedyś to odkryje, ale w tym momencie on się cieszy, że zabił właśnie zagrożenie dla swojej rodziny. I wychodzi. Wychodzi takim pewnym siebie, sprężystym krokiem. Wygląda... Teraz znowu trochę wygląda jak ten król, którym gdzieś tam według niektórych jest. I idzie na ten apel. Mhm. Widzisz, ponieważ dzieci jeszcze nie wiedzą, co będzie przedmiotem tego apelu, no bo kazałeś nie rozpuszczać plotek i nie gadać jeszcze o tym, sam chciałeś poinformować, to widzisz, idąc po korytarzu właśnie takim krokiem, dokładnie jak opisałeś, widzisz kilka zaciekawionych spojrzeń, słyszysz jakieś szepty, ale dzieciaki stawiły się karnie i najwyraźniej są zaciekawione, co ty masz do powiedzenia. Za tobą stanął również Grzegorz i słyszałeś, jak zapytał panią Anię: Pani Aniu, a tego doktora Małeckiego nie będzie? A nie, panie Grzesiu, chyba już... bo załatwiał swoje sprawy i wziął dzisiaj wolne. Też biedak musiał dużo przejść przez ten szpital i przez to, co się stało z tą biedną małą. Dobrze, bo już myślałem, że będzie grubsza sprawa z tego. No ale dobra, dobra. I... Niech się pan nie martwi. I Sebastian, ty widzisz te młodsze i odrobinę starsze twarze twoich wychowanków patrzone w ciebie w tym momencie, kiedy przychodzisz, to widzisz taką
Nadzieje? To za dużo powiedziane, ale takie oczekiwanie w ich oczach. Widzisz w ich oczach, że oni stoją za tobą murem, cokolwiek by się nie stało. Czujesz to po prostu. Dzisiaj wieczorem, w nocy, jak pewnie wiecie, wasza koleżanka Gabrysia poczuła się gorzej i została zabrana do szpitala. Lekarze dołożyli wszelkich starań, żeby ją uratować, ale niestety jestem zmuszony powiedzieć wam, że Gabrysia niedawno od nas odeszła. Jest to bardzo przykre dla nas wszystkich, mimo że była z nami dość krótko. Się taki szmer. To nawet mimo tego, że słuchają cię nadal, ale gdzieś tam ktoś zawsze coś szepnął do drugiego, ktoś tam taki głębszy wdech. Może mieli jeszcze za krótko czasu, żeby się aż tak zaprzyjaźnić, ale na pewno tutaj dobiło to twoich podopiecznych. Sebastian nie przerywa, on nie chce dać czasu na takie właśnie gdzieś dyskusje i tak dalej. Jak pewnie wiecie, Gabrysia była mocno chora i jej różne schorzenia były przyczyną jej śmierci. Niestety nie dało się nic zrobić, mimo że lekarze zrobili wszystko, co tylko mogli. To zawsze boli, kiedy ktoś po prostu znika. Ale my tutaj wciąż jesteśmy i możemy na siebie liczyć. I też razem możemy mieć w sobie pamięć o Gabrysi, mimo że była z nami krótko, to stała się częścią naszej społeczności, stała się częścią nas. Dlatego dzisiaj nie będzie już żadnych zajęć, żadnych lekcji. Spotkacie się ze swoimi wychowawcami. Będziecie mogli trochę porozmawiać, jeśli chcecie coś powiedzieć o Gabrysi, jeśli sami chcecie się czymś podzielić, bo to też może być moment, żeby otworzyć się dla innych. A poza tym będziecie mogli dzisiaj po prostu trochę odpocząć. Zgłosiła się Łucja, ty ją kojarzysz i ona teraz podnosi tak nieśmiało rękę. Tak, słucham. Panie dyrektorze, bo ja akurat byłam, to znaczy no miałam być, nie wiem jak to powiedzieć, miałam być z Gabrysią w pokoju i przez chwilę byłam i zastanawiałam się, czy może moglibyśmy dzisiaj zorganizować czuwanie dla chętnych. Tak, jak najbardziej. Postaram się to zorganizować, albo ktoś inny to zrobi. Tak jak powiedziałem, Gabrysia może nie była z nami długo, ale była tutaj i to czyni ją dla nas tak samo ważną, jak każdy tutaj w tej sali. Oczywiście będziemy się też przygotowywać do pogrzebu, ale to wszystko jeszcze na dniach. Dzisiaj po prostu postarajcie się zrelaksować, odpocząć. Wystarczy trudnych momentów na dzisiaj. Sebastian, panie dyrektorze, jeszcze Łucja tak jakby przerywa trochę i wiesz, że jakby tak waha się, czy powiedzieć to przy wszystkich, ale w końcu tak mówi, panie dyrektorze, bo ja przepraszam, bo ja chciałam jeszcze tylko dwa słowa zamienić i tak wymownie patrzy na młodsze dzieci. Niektórzy się tak kręcą jakby na zasadzie, czy mogą wychodzić i ona daje ci taki sygnał, że chciałaby odczekać i jeszcze powiedzieć kilka zdań, nie przy wszystkich tobie. Dobrze, w takim razie powiedziałem już, jaki jest plan na dzisiaj. Wychowawcy was odprowadzą do sal, tam porozmawiacie. Łucja zamienię teraz z tobą słowo, jeśli chcesz. I on jakby tam gdzieś schodzi. No, rzeczywiście wychowawcy, kobiety, mężczyźni, którzy tutaj pracują, rzeczywiście wyprowadzają swoje pojedyncze grupki swoich podopiecznych, więc za chwilę w tej świetlicy rzeczywiście robi się coraz mniej tego. Jeszcze Grzegorz położył ci rękę na ramieniu i to ja pójdę dalej załatwić sprawy. Grzegorz, ja będę musiał na chwilę wyjść, dobra?
Ja wiem, że teraz nie powinienem, ale po prostu muszę, bo mam jedną bardzo ważną rodzinną sprawę. Postaram się wrócić najszybciej, jak to możliwe, ale pod moją nieobecność. Dobra. Wszystkie rzeczy wykonujesz za mnie, dobra? Jasne, no co ty, przecież nie dam tutaj. I zatrudnij nowego lekarza. Zrobić, znaczy... Albo zadzwoń do tego naszego biedaka, czy już wraca z tego L4, czy nie. Zwolniłeś go, ale masz jaja. No dobra. No pewnie, że zwolniłem. Lucja tak albo nie słyszała, albo udawała, że nie słyszy. Czekała sobie gdzieś tam z boku i kiedy dałeś jej sygnał, że może podejść, to ona tak podeszła i mówi, panie dyrektorze, bo ja tak nie chciałam mówić przy wszystkich, bo chodzi o to, że my dokładnie nie wiemy, o co chodzi, ale by no słyszeliśmy coś i może teraz rozumiem, że to może chodziło o Gabrysię, że tu ma być jakaś kontrola, no i wysłali takie zapytanie do nas, do wychowanków, co my sądzimy o panu, to znaczy o tym, jak funkcjonuje to miejsce i chciałam panu powiedzieć, że my podpisujemy taką petycję, że jeżeli będą chcieli pana zwolnić albo coś, to my nie pozwolimy. To ja tylko tyle chciałam powiedzieć. I ona tak tylko, wiesz, jakby kiwać głową i chce się odwrócić. Ona zawsze była dość nieśmiała, więc widać, że ją to dużo kosztowało i ona tak po prostu jakby kłania ci się i Sebastian tak już to pewnie do jej pleców mówi, dziękuję, Lucja. Dziękuję. To naprawdę dla mnie ważne. No, ona na pewno to usłyszała, ale już wyszła. Sebastian tak czuje, jak powoli spływa po nim ten cały taki silnik emocjonalny, który ta adrenalina w zasadzie, która gdzieś powstała po tym, jak zabił Rennika. Bo teraz znowu jakby tak intuicyjnie kładzie dłoń do kieszeni i gdzieś wyszukuje tą bransoletkę, tą opaskę. I gdzieś znowu chciałby dać taki sygnał do tego, kto usłyszał. Że tak, teraz jest ten moment. Oczywiście on wychodzi z domu dziecka. Jakby wsiada do swojego samochodu i siedzi w tym samochodzie i czeka na to, co się stanie albo się nie stanie. Czujesz? Tak, ona cały czas pulsuje tym ciepłem i to jest tak, jakby też instynktownie cię prowadziła, że ty wiesz, w którym momencie masz się zatrzymać, w którym momencie zjechać, żeby nie prowadzić samochodu, kiedy stanie się to, co ma się stać. Bo kiedy siadasz... Trzymanie tej opaski powoduje u ciebie jeszcze na pewno takie... wspomnienia, mam nadzieję, że pozytywne, z momentu, kiedy urodziła się Małgosia, pobytu w szpitalu, to, że wasza rodzina się powiększyła, lekką obawę tego, co to przyniesie, co ta zmiana, co powiększenie rodziny przyniesie, ale też przecież radość, kiedy dwoje oczekiwaliście dziecka, więc te wszystkie zapachy, te wszystkie oliwki dla dzieci, które przyjemnie pachną, ciepło małych rączek, małych stópek, kwilenie, płacz, ale też pozytywna radość, bliskość. To wszystko wiąże się teraz z tymi wspomnieniami i jest jakby zamknięte w tej małej opasce. Tak, jednak to nie są jedyne wspomnienia, które ona dzierży. Zdajesz sobie z tego sprawę bardzo szybko. Poprosiłeś, by była takim trochę łącznikiem między tobą a twoim być może synem, no już teraz mówmy otwarcie. I kiedy zaciskasz ją w dłoni, przymykasz oczy i czujesz, że jesteś gotowy na przyjęcie tego, co on, bo jesteś pewien, że to on chce ci najpierw
pokazać. On chce, żebyś przeszedł przez to razem z nim. Więc ty opierasz głowę o zagłówek, przymykasz oczy, bierzesz głęboki wdech i czujesz już, że oddychasz innym powietrzem, bo to jest powietrze przesycone zapachem takiej roślinności bujnej, gęstej, takiej wręcz nagrzanej słońcem w środku lata. I kiedy bierzesz taki pierwszy wdech, to wręcz chciałbyś się zachwycić tym, jak lekko się oddycha, jak świeże jest to powietrze, lekko wilgotne, takie, które powoduje, że twoje płuca same się rozkurczają, ale nie, po chwili rozumiesz, że to miejsce, choć takie piękne, gąszcz, bo tam się znajdujesz, wiesz, że to jedno z miejsc, które mogą cię poprowadzić do Arkadii, jednak teraz jesteś tylko widzem, bo w tym gąszczu stoją dwie sylwetki. Poznajesz te sylwetki. Jedna z nich to jasnowłosa kobieta, twoja matka, Dalia. A druga to ciemnowłosy mężczyzna. Twój ojciec, Szron. Widzisz ogromny smutek na ich twarzach. Dalia przyciska do piersi zawiniątko, które kwili. Jesteś Szronio, pewien, że to jest... Szronion obejmuje. Stara się tym gestem ją chronić, dodać otuchy. Ale ona mimo wszystko płacze i patrzy na niego, przytulając się na tyle, na ile może, ale cały czas patrzy na to dziecko. Dalio, moja droga. Ogary są coraz bliżej. Ja wiem, że to najlepsze, co dla niego możemy teraz zrobić, ale czy my naprawdę musimy? Ja nie chcę go zostawiać. Ja wiem, że tylko tak możemy mu zapewnić bezpieczeństwo, ale jak my możemy się z nim rozstać? Moje serce krwawi tak jak twoje. Przekazaliśmy mu całą naszą miłość i mam nadzieję, że i on przekaże swoją miłość twoim dzieciom. Musimy go tu zostawić, jeżeli ma przeżyć. Ona już nic nie mówi, tylko jeszcze kilka łez spływa po jej policzkach i ona całuje w czoło ciebie, Sebastian, malutkiego ciebie. I kładzie na takim miękkim mchu w takiej kotlince, która jest otoczona bardzo gęstymi krzewami. Dobrze. Tutaj znajdzie go ten, kto ma go znaleźć. Szron się jeszcze pochyla nad tobą, dotyka delikatnie twoich policzków. Odwagi, mój synu. Tobie cała nadzieja. No, wstaje i za chwilę takie lodowe gałęzie jakby blokują jeszcze bardziej dostęp do ciebie małego. I w tym momencie ta sceneria się zmienia, bo czujesz taki lekki podmuch. Zdajesz sobie sprawę, że musiałeś przenieść się w inne miejsce, w inny czas. I czujesz się trochę tak, jakbyś przeżywał déjà vu, bo przypominasz sobie, kiedy Małgosia któregoś wieczoru, którejś nocy właściwie, obudziła się z krzykiem i obudziła się zbryzgana krwią, nie swoją krwią. I to jest tak, jakbyś przeżywał sen z innej strony, od nowa. Słyszysz płacz dziecka,
najpierw wielu dzieci, ale potem jednego dziecka. To, co widzisz, to, co czujesz, to są głosy, to są zapachy, to są mijające ciebie, twój wzrok tego niemowlaka, dziecka, obrazy. I to wszystko trwa dość krótko. Słyszysz jakieś odgłosy dwóch istot, które się przekomarzają. Widzisz mijające liście. Słyszysz twoje odgłosy, które są odgłosami niemowlaka, które przecież nie mówi, tylko kwili. Zaciekawienie. To czujesz. Ty jesteś nim po prostu. Tak. Czujesz smród. Czujesz smród jakichś tych istot. Taki dość intensywny. Dość wgryzający się w niedawno ukształtowane nozdrza. I to wszystko w pewnym momencie się kończy. Widzisz jakieś skały. Później są jakieś śpiewy, głosy. Później jest taki ryk kogoś, kto wrzeszczy takim tubalnym głosem. Coś mówi o sprowadzaniu na świat zagłady, że świat spłynie krwią. I ten głos powoduje, że czujesz strach. Boisz się, dlatego coraz bardziej nerwowo ruszasz główką. Potem jest krzyk. Wzbija się odgłos mnóstwa płaczących dzieci i ty też do tego chóru dołączasz. Płaczesz. Czujesz łzy, które zraszają ci policzki. Czujesz ich ciepło. Czujesz strach. To jest uczucie, które wówczas jest ci obce, ale tak nie do końca. Jest jakby naturalne tym, kim jesteś. I to by nie było najgorsze, gdyby nie to, że po chwili czujesz przerażający, ogromny ból, jakby ktoś żywym ogniem, czy nie do końca ostrym narzędziem, pozbawiał cię dłoni. To dziecko aż wrzeszczy, rzuca się w spazmach z tego bólu, z tego niemocy, z tego, że jest samo, bo nie ma nikogo, kto mógłby je obronić. A później nie widzisz już nic, bo to dziecko prawdopodobnie zemdlało. Zanim to jeszcze robi, to rzuca ci się jedna rzecz, którą teraz jakby zatrzymuje się w twoim polu widzenia. To widzisz tego, którego niedawno zabiłeś, rannika, który stoi nad martwym niemowlęciem, a nad tym martwym niemowlęciem unosi się jakby duch. Duch kobiety, ładnej, ale ty jesteś świadomy, że to jest bardzo, bardzo stary i zły duch. I później obraz zanosi się czernią. Zdajesz sobie sprawę przez zaciśnięte gardło, przez ten ból, że twój syn właśnie pokazał ci, co przeżył na początku swojego życia i chyba uznał, że już jesteś gotowy, żeby zobaczyć go takim
jaki jest teraz, znacznie starszy. Zatem kolejna scena to właśnie ten moment, kiedy otrząsasz się, nie potrafisz całkowicie jeszcze zostawić tego bólu za sobą, ledwo łapiesz oddech, ale stoisz na nogach, mimo wszystko. A przed tobą stoi mężczyzna, chłopiec, na twoje oko około 20-letni, ubrany w sposób szlachecki, dworski, jakby ci się mogło wydawać, ale nie przesadnie, tak elegancko. Widzisz, że nie ma jednej dłoni, prawej. Jest mieszanką ciebie i twojej żony. Ma jej kolor włosów, ale twoje oczy. Patrzy się na ciebie. Sebastian chciałby coś powiedzieć, ale w zasadzie to dziś wszystkie słowa mu ugrzęzły w gardle i podbiega do tego chłopaka. Bardzo tak mocno go obejmuje. Czujesz, jak on się spiął i za chwilę jakby się rozluźnił, jakby dostał to, czego potrzebował. Tato, powiedział. Po raz pierwszy słyszysz, jak mówi. Synku, jestem. Jestem. Byłem taki samotny. Przepraszam cię. Przepraszam, to wszystko moja wina i... Ale teraz jestem przy tobie, synku. I będę, i zawsze będę. I nie musisz się już bać. Jeszcze jest ona. Ja nie mogę decydować sam. Jestem Sebastian. Jej. Mhm. Brakuje mi Małgosi. Tak strasznie mi brakuje. Małgosia jest po drugiej stronie i tak Sebastian tak bierze go za ramiona i lekko odsuwa. Jakby chce mu spojrzeć w twarz i mówi: spotkasz się z nią. Wszystko będzie dobrze, naprawdę. Wszystko będzie dobrze, synku. Emocje widzisz w jego oczach. W oczach, które są twojego koloru i koloru twoich oczu. I tam jest radość, obawa, trochę smutku, nadziei. To wszystko w tym jest w oczach, jesteś w stanie wyczytać. Ona mnie nie puści. Jest tak potężna. Ledwo się jej opieram. Mój syn wypowiada te słowa, a ty, Sebastian, czujesz, że w momencie, kiedy go przytuliłeś, w momencie, kiedy zaakceptowałeś go, to masz takie niezbite przekonanie, że pozbawiłeś ją, pozbawiłeś Królową Cierni, czy też Saligię, jak niektórzy ją nazywają, jej największej mocy. Nie wiesz, w jakim stanie ją zastaniesz, ale czujesz taki dziwny spokój, że to jest coś, co wytrąciło jej tą broń z ręki. Synku, nie musisz się o nią martwić. Nie musisz. Ja... Wszystko załatwię. Nie bój się. Ja przepraszam za to, co robiłem. Ja nie mogłem inaczej. Nie przepraszaj. To...
To ja cię zraniłem, to ja cię odrzuciłem i mogę jedynie cię za to przeprosić. Widzisz, jak po jego, z jego oczu lecą łzy i on się na nowo do ciebie przytula. Jakby mógł się przytulać, nie wiem, 8-9-letni chłopiec, tylko tu się przytula do ciebie 20-latek. Tak. Tak jakby łaknął, jakby brał od ciebie to całe uczucie, tą całą miłość, której on nie miał przez tyle, tyle lat. Chociaż w Arkadii ten czas płynie różnie. No już dobrze, synku. Jestem przy tobie. I od teraz już zawsze będę. Możesz być tego pewny. Spotkasz się z Małgosią, poznasz mamę. Będzie dobrze, będzie wszystko wspaniale. Musisz do niej iść. Tak. Jej już nie będzie za chwilę. Mogę ci to obiecać. Wierzę ci. Wrócę, tato. Widzisz, jak on się cofa? Tak jak wtedy, kiedy był ubrany w zbroję, a ty leżałeś pod drzewem sparaliżowany i ta ciemność, która jest jakby za wami, wokół was, pochłania go. Ja wrócę. Słyszysz jeszcze? Wiem. Sebastian chce, żeby to wiem było najpewniejszym wiem, jaki można powiedzieć. Czułeś tą samą pewność w jego głosie. Otwierasz powoli oczy i jesteś w samochodzie oparty o siedzenie kierowcy. Wróciłeś. Sebastian w normalnych warunkach pewnie teraz by się rozpłakał albo przynajmniej byłby w dość dużym szoku emocjonalnym, ale on tak gdzieś czuje nawet bardziej, jakby był tylko widzem, który obserwuje ruchy jakiegoś człowieka, bo widzi, jak uruchamia samochód, zakręca go i chce znowu pojechać tam, gdzie się spotkał z Saligią na Żoliborz. I cały czas, jak jedzie, to takie, mam wrażenie, że te samochody tak śmigają, takie linie się rozmazujące, jak wszystko wokół jest tylko takimi pulsującymi barwami, które się w nic nie składają. Jakby też nic nie słyszał. Jest w takim jakby transie praktycznie. Oczywiście. Nie jesteś w stanie nawet powiedzieć, bo dla ciebie trwało to kilka chwil. Cała ta droga. I jesteś pod jej domem. Na ulicy Śmiałej. Na Śmiałej 16. Mhm. Sebastian tym razem wchodzi bez pukania w drzwi. Chyba, że są zamknięte. Będzie trochę głupia sytuacja, ale... Są zamknięte. Nie możesz tak po prostu sobie ich otworzyć na zasadzie, że są uchylone. Nie, są normalnie zamknięte. W sensie nie są zapieczętowane. A w sensie, bo chcę nacisnąć za klamkę, nie? No nie, no to jakby, wiesz, są zamknięte na zamek okay. Od wewnątrz. To nie znaczy, że nikogo nie ma w środku, po prostu są zamknięte. Jak przez myśl Sebastiana, znaczy przez głowę Sebastiana przychodzi taka właśnie absolutnie absurdalna myśl, że mogę zamrozić odmieńca, a nie mogę otworzyć drzwi, ale puka. Możesz zamrozić zamek. To innym razem. Puka w te drzwi. Całkiem nawet spokojnie, to nie wali tak jak za pierwszym razem. I słyszysz te same spokojne kroki. Słyszysz dźwięk odsuwanej zasuwy. Drzwi uchylają się. I widzisz, że albo przerwałeś jej kąpiel, albo coś innego, bo wyszła do ciebie w szlafroku z mokrymi włosami, bez grama makijażu. Czujesz taki delikatny zapach, który może mieć
osoba, która właśnie świeżo wyszła z kąpieli, a może już użyła jakiś perfum, teraz dopiero pomimo tego całego stanu, w jakim jesteś, to rozumiesz, jak silne to musi być, skoro przebija się przez te wszystkie warstwy. Za chwilę potem czujesz taką nieodpartą potrzebę, żeby wziąć ją za rękę i gdzieś ją posadzić, przytulić, po prostu zrobić z nią coś, cokolwiek. Za chwilę czujesz, że jesteś głodny, spragniony, przypominasz sobie te momenty, kiedy siedziałeś w swoim ogrodzie, kiedy tak bardzo chciało ci się pić, aż za bardzo, aż to było sztuczne, kiedy chciało ci się jeść. To wszystko wraca, ale przez to wszystko przebija się najbardziej to właśnie pragnienie, żeby być tutaj obok niej, teraz, i ono mija w ułamku sekund. Rozumiesz i przypominasz sobie, co znaczy jej imię. Kim jest Saligia? I ona patrzy na ciebie, chyba trochę zaskoczona, ale zaraz przywołuje na twarz ten uśmieszek, który już zdołałeś poznać. Natomiast widzisz, że jest znacznie bledsza. Widzisz, że straciła sporo na swojej pewności siebie. Sebastian, i tej drapieżności. Drapieżności, takiej nawet erotycznej drapieżności, którą miała przy waszym pierwszym spotkaniu. Sebastian jakby czuje to wszystko, co się w nim dzieje i wie, że jest to dość silne, ale wie, że jeszcze silniejszym jest to spotkanie, które przed chwilą odbył z synem i cały czas to chce sobie tak przywoływać, jakby po prostu chciał, nie wiem, dłonią zasłaniać coś, to właśnie tym obrazem spotkania z synem, jego twarzy, po której spływały łzy, tego uścisku, chce po prostu jakby odgonić od siebie te myśli, żeby po prostu znowu nie pójść za tymi odczuciami, które gdzieś z zewnątrz się w nim pojawiają. Patrzy na nią, lekko się uśmiecha, jakby może wręcz ona to potraktuje, że on poszedł za tym, co czuje. Wchodzi i bierze ją za dłoń i tak lekko chce ją poprowadzić do salonu. Ona jest chyba jeszcze bardziej zaskoczona, ale po chwili widzisz, że takim wyuczonym gestem, jakby po prostu robiła to setki, tysiące razy, ta dłoń jest lekka, kiedy ona ci tak po prostu ją podaje i ona pozwala się prowadzić, tak jakby wręcz do tego była stworzona. Idzie za tobą i patrzy cały czas pytająco, tak jakby nie chciała w ogóle przerywać tej sytuacji żadnymi słowami. Sebastian cały czas trzyma ją za dłoń. Wiesz co? Do tej pory jeszcze myślałem, że nie przekroczę pewnej granicy. Ale ktoś mi dzisiaj zagroził życiem mojej rodziny. I go zabiłem. I to jest moment, w którym Sebastian bardzo mocno ściska jej dłoń. To już nie jest ten lekki uścisk, to jest wręcz tak, jakby chciał praktycznie zmiażdżyć tę dłoń. Wiesz, kto to był? Ona mówi bardzo cicho. Czułam, że odszedł. Zabiłem go. On mnie stworzył. Nie mogłam tego nie poczuć. Zabiłem go. I była to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w ostatnim czasie. A teraz ty przegrałaś, wiesz? Po prostu. Przegrałaś. I musisz dołączyć do niego. Bo zaatakowałaś znowu moją rodzinę. Bo odebrałaś mi syna. I Sebastian jakby wykorzystując to, że ją trzyma za tę dłoń, chce z nią zrobić dokładnie to samo, co zrobił z jej ojcem. W momencie, w którym ta moc, twoja siła, ta broń ją atakuje na schodach, pojawia się rycerz w zbroi.
z mieczem zamiast dłoni. I słyszysz, jak pod jego ciężarem skrzypią schody. Im bardziej ty przelewasz, tym on jakby przyspiesza. Tylko co jest najbardziej dziwne, może trochę zabawne, kiedy dochodzi do przedostatniego schodka, on nagle przewraca się. A zbroja się rozpada i tam w środku nie ma nic. Widzisz wzrok Saligi, który tak spoczywa na tej pustej skorupie. Chyba pierwszy raz widzisz w nim takie zrozumienie. I kiedy trzymasz ją za dłoń, rozumiesz, że nim ją zabijesz, jeżeli chcesz zabić jej tutaj fizyczne ciało, to dzieje się, już zaczęło się dziać coś znacznie bardziej dla niej być może bolesnego. Zaczynasz widzieć w jej oczach zrozumienie, uczuć, których ona nigdy nie miała. Widzisz, jak jej oczy się rozszerzają, tak jakby ona zaczęła topnieć w środku najpierw. I widzisz to szeroko otwarte oczy. Ona wręcz się zachustuje. Ty zdajesz sobie sprawę, że ją zalewają te wszystkie uczucia, których ona nigdy nie znała, nie rozumiała. A teraz po prostu tak jakby ugina się pod ich ciężarem. I czujesz, jak ta dłoń po prostu tak jakby wiotczeje w twojej ręce. Ona zaczyna szlochać i wiesz, że wystarczy, że dotkniesz małym paluszkiem jej ramienia, a ona padnie na kolana. Sebastian jakby nie przerywa tego jakby mroszenia jej, tego zabijania jej, ale jakby trochę zwalnia to, patrzy na nią bardzo poważnie i syczy. Ale od twojego ojca różni cię to, że ty mogłeś nie wiedzieć, co robisz. Jeśli chcesz wrócić z tej drogi, odrzucić całe to zło, masz ostatnią szansę w swoim życiu, bo za chwilę cię zabiję. Ona nie jest w stanie nic powiedzieć przez ten szloch, bo widzisz, że cały czas to ją zalewa. Ona tylko stara się kiwnąć głową i coś wyrzucić z siebie. To jest śmiech, płacz, strach, lęk. To wszystko się tak, wiesz, przewraca. Tak jak uczucia, które niedawno, wiesz, tam siłą do ciebie przychodzą, nie? Tak jak jest, nie wiem, no miłość, tak jak jest nienawiść, gniew. To wszystko, widzisz, to jest w niej. I w tym ułamku sekundy to wszystko się przelewa. Zachowuje się bardzo, bardzo dziwnie. Stara się jakby kiwnąć głową i wykrztusić z siebie to tak, że ona chce zawrócić. Sebastian jakby puszcza ją za dłoni i przerywa od razu to. Ona zakrywa od razu twarz rękami. I sobie może to jest najdziwniejsze w tej sytuacji, ale to jest u Sebastiana tak intuicyjne, że on jakby podchodzi do niej i ją przytula, ale to jest taki właśnie uścisk, bardziej krzepiący niż jakikolwiek. W tym momencie miałeś takie wrażenie, takie odczucie, jakby wiele, wiele istnień w Arkadii odetchnęło z ulgą. Jakby to, co stało się tutaj, miało odzwierciedlenie tam, tak jakbyś uratował wiele istnień, nawet nieświadomy tego, że to zrobiłeś. Sebastian jakby znowu powtarza. Tak jakby nie rozumiałam. Znowu powtarza te słowa, które powiedział przed chwilą do swojego syna. Już dobrze. Podjęłaś dobrą decyzję. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Co to jest? Co to jest to wszystko? Co jest teraz wewnątrz mnie? Ja tego nie rozumiem. Ale to tak strasznie boli. Po prostu żyjesz. I aż żyjesz. Ze wszystkimi blaskami i cieniami, ale możesz zawrócić z tej drogi zła i żyć normalnie.
Ja przepraszam cię, przebij śniegu. Jakby instynktownie się zwraca do ciebie jeszcze twoim arkadyjskim imieniem. Tak. Ja zrobiłam coś i ja przysięgam, ja teraz już bym tego nie zrobiła. Co zrobiłaś? Rozmawialiśmy o Zosi. Ona wróciła. Znalazła ją policja, albo wkrótce znajdzie. Pewnie dostaniesz wiadomość. Ja zostawiłam pewne ślady, które mogą wskazywać na ciebie. Wtedy bym tego nie zrobiła, ale ja, jak będzie trzeba, to ja wszystko wyjaśnię. Ja poniosę konsekwencje tego, co zrobiłam tym dziewczynom. Wszystkie żyją? Żyją. Żyją. Co z moim synem? Mój syn... Tak. On wróci, tak jak powiedział, tylko wróć do domu i porozmawiaj z żoną. A zrozumiesz. Będziesz wiedział, jak on wróci. Nic złego już mu się nie stanie. Sebastian wychodzi stamtąd i chce pojechać do domu. Jedziesz do domu. I znowu wydaje ci się, że to wszystko mija jak we śnie. Ta droga. A co czujesz, Sebastianie? Po tym wszystkim. Sądzę, że jakby to już jest taki koktajl, czy jakby tego nie nazwać, emocji, że w sensie Sebastian już sam nie wie, co czuje. To jest takie trochę może uczucie gdzieś po bardzo długiej drodze, już jest się właśnie blisko domu i już chce się tam po prostu być. Chyba to jest takie dominujące odczucie u Sebastiana, że on już po prostu chce ostatecznie wiedzieć, co się stało, co się stanie, jak sprawy będą wyglądać, kto co będzie wiedział, a co nie. Bo jego życie wielokrotnie polegało na tym, że ktoś nagle o czymś zapominał, ktoś sobie przypominał, ktoś miał taki obraz życia, ktoś inny. I on chce już wiedzieć, jak jest i jak będzie. Pomimo tego zmęczenia, które w pewnym momencie ci dopadło, po tych wszystkich emocjach, które wypłynęły niczym wulkan, a później też zgasły, albo przynajmniej trochę się wypaliły, to rzeczywiście, kiedy otwierasz drzwi domu, czujesz się trochę spełniony, że dotarłeś w końcu. Tak, powiedziałeś, że jesteś ciekaw tego, co kto będzie wiedział i jak to się skończy. My też jesteśmy ciekawi, ale tego dowiemy się już w następnym odcinku, na który oczywiście was serdecznie zapraszamy. Trzymajcie się, do następnego. Cześć! Pa, pa.